dzisiaj, aby Państwu zaprezentować część naszej pracy, pokażemy warsztaty związane z walentynkami, które przeprowadzi starszy instruktor Anna Halimonio. Witam na zajęciach z rękodzieła w Gminnym Ośrodku Kultury. Zbliżają się walentynki. Przygotowałam dla Was dzisiaj taki pomysł wykonania serduszko, które może być prezentem nie tylko na walentynki, może być na imieniny czy na urodziny również. I tu przygotowałam następujące elementy. Filc, nicie kordonek, wstążeczkę, długopis, nożyczki, patyczki do szaszłyczków, szpileczki, koronki. Tutaj takie taśmy koralikowe. Na wstępie wezmę arkusz filcu. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że takie serduszko można wykonać z różnego materiału. Z pluszu, z aksamitu, z weluru, również z jakichś kretonów. Mogą być i kolorowe, nie muszą być jednolite. Ja przygotowałam filc i biorę tutaj taki wzór z kartonu. Odrysuję sobie takie serduszko na początek. Moje będzie dzisiaj malutkie, można zrobić również większe. I biorę, wycinam nożyczkami, tak, potrzeba nam dwa takie serduszka, tak, filc bardzo dobrze się zszywa, bo jest mięciutki, tutaj tak, takie mam elementy dwa, które składam do siebie, tak, w ten sposób. Tu mam przygotowaną nitkę, to jest nitka kordonek. Robię taki supełeczek i zaczynamy szyć. I tutaj mam wykonane w ten sposób, że po wierzchu szyłam łańcuszkiem, a ten zrobimy innym ściegiem szyła, żeby nie było widać supełka. Zaczynam szew od środka, który przykryje tutaj supełek. I tak je drobniutko, 3 mm od brzegu. Można sobie połączyć to szpileczką, żeby się te części nam nie ruszały. Ja nie będę ich tutaj łączyć, bo ja już wiele lat szyję. I tak drobniutko, jedno przy drugim szyjemy. Tak. O. Takie serduszko, to takie dziecko może wykonać w ciągu pół godziny, przy pomocy oczywiście mamy. Możemy również zrobić takie większe serduszko, na przykład poduszeczkę. Tak, i tutaj już kawałeczek podszyłam. Robi się to dość gęstym wzorem, żeby nam nie wychodziło potem ze środka te tworzywo, które będzie miękkie. Włożymy do środka. Tak. O, i tutaj przygotowałam sobie wcześniej, już troszeczkę oprzyłam. I teraz biorę do środka, wkładam tutaj takie tworzywo, które będzie powodować, że ten tutaj będzie te serduszko mięciutkie. Tu akurat mam taki materiał miś, puszysty. Może być wata, może być gąbka, w zależności co w domu posiadamy. Jaki surowiec. Tak. Popychamy tutaj nożyczkami, ciaśniutko. I już mamy to założone. Teraz to doszywam. Tak. W zależności, czy chcemy, żeby to było serduszko, czy na patyczku, czy na wstążeczce. Jeśli wstążeczkę,
ma być serduszko na wstążeczce, to trzeba włożyć tutaj w środeczku taką wstążeczkę. A jeśli to będzie taki na patyczku, no to musimy na końcu tu zamontować, włożyć patyczek do szaszłyczka, do środka. Tak. No i pięknie nam tu się trzyma. Tak, już jest przyszyte. Obcinamy końcóweczkę. I teraz przygotowuję wstążeczkę. Zrobimy tutaj taką kokardeczkę na patyczku. Składamy na pół. Zawiązujemy. Tak. Troszeczkę tutaj klejem podkleimy. Następnie trzeba byłoby czymś ozdobić. Mogą być to tutaj, tak jak tutaj są oczka, ale jeśli nie mamy oczek, mogą być również koraliki, mogą być guziczki. Przykładam, co by mi pasowało. Mam tu koroneczki, mogą być jakieś ścinki też tutaj założone, ewentualnie koraliki. Zrobimy na przykład, tutaj damy koroneczkę. Dla przykładu zrobimy, tutaj mam taki ścinek. Właśnie. Z jednej strony damy oczka. Tak. I prezent taki własnoręcznie wykonany dla kogoś miłego, to jest po prostu bezcenny. To nie jest to, co kupimy gotowy prezencik, tylko włożone serduszko w taką pracę jest bezcenny. Czy to walentynki, czy to dzień kobiet, czy to imieniny, bo wkładamy w tą pracę swoje serduszko i dlatego to jest prezencik dany z serca. Jeszcze poprawię tu wstążeczkę. Tutaj teraz przykleimy. Czy jeśli ktoś nie ma pistoletu, to weźmie, można sobie przyszyć. Tak, o, w ten sposób. O, tak, i już gotowy. Tu wyłączam. O, i mamy gotowy prezencik. Także polecam, teraz jest dużo czasu, długie wieczory, można sobie coś takiego zrobić, czy dla koleżanki, czy dla babci, czy dla, nawet i dla męża, czy dla cioci. Także dziękuję za uwagę i polecam takie właśnie wspólne prace dzieci z rodzicami. Dziękuję za uwagę, zapraszam na zajęcia, tęsknimy do Was. Brakuje nam spotkań. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prowadzimy również punkt informacji turystycznej i zwracam się tu głównie do turystów, ponieważ Państwo przyjeżdżają do naszej przepięknej miejscowości, do Janowa Podlaskiego i chcą jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zaznać przyjemności, skorzystać z naszych walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych. Posiłkujemy się zarówno materiałami, które przekazuje nam Urząd Marszałkowski, Departament Promocji Sportu i Turystyki. I tutaj dziękuję bardzo serdecznie pracownikom, przemiłym osobom, które bardzo chętnie z nami współpracują, wspomagają nas materiałami, które są bezpłatne i Państwo bezpłatnie je od nas również otrzymujecie. Jak również tworzymy własne materiały promocyjne, jak na przykład mapa gminy Janów Podlaski. Na pewno są to materiały, które w dużej mierze ułatwiają Państwu poruszanie się po naszej gminie, jak i doznanie niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach. Mam nadzieję, że będziecie Państwo wracać do Janowa jak najczęściej.
Nasz punkt informacji turystycznej mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i obsługujemy turystów od godziny 9 do godziny 15. Na pewno zostaną kompetentnie potraktowani przez wszystkich pracowników.